Krzysiek, jesteśmy na gali w Rzeszowie, gdzie będziesz miał okazję obserwować być może swojego przyszłego rywala, Artura Szpilkę. Oderwaliśmy cię od zdjęć z kibicami. Popularność wzrosła mocno po tej całej sytuacji z Arturem. Tak, cały czas jakoś tak to się nakręca, ale jestem ogólnie zadowolony, tak, tylko nie ukrywam, że moi koledzy boksują, tak, wolałbym pooglądać, no ale co zrobisz? Jak? Na to nie poradzisz. Na jakim etapie przygotowujesz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jak nic nie zrobisz, to co zrobisz? Nic nie zrobisz, nie? No. Właśnie, a co robisz na sali treningowej? Trenuję. Na jakim etapie przygotowania do McCalla? O, w poniedziałek zaczynam sparingi, także główna faza. Do tej pory robiłem wytrzymałość i siłę wytrzymałościową. Także główna baza taka podstawowa została zrobiona, teraz tylko sparingi, sam szlif i będzie dobrze. Wiesz, z kim będziesz sparował? Nie wiem jeszcze tak naprawdę. Dzisiaj mam, już tam Tomek kogoś ma, jakiś sparing partnerów. Dzisiaj mam z nim ustalić wszystko, co i jak. Jutro już ma ktoś przyjechać do Białegostoku. Ale dokładnie nie wiem kto. Na czym najbardziej skupiasz się w przygotowaniach przed tą walką z tak doświadczonym rywalem? Na pewno będę musiał uruchomić nogi w tył, w przód, na boki, będę musiał schodzić, tak, no bo jak oglądałem ostatnią jego walkę z Pianetą, no to cały czas starał się napierać na przeciwnika i schodzić tym podwójnym lewym, potrójnym i nawet z gardą, za podwójną gardą nie robi kroku w tył, także to będzie trzeba po prostu odchodzić krok w tył i w bok, krok w tył i w bok, no zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się zrealizować mój plan. No właśnie, jak oglądałeś te wszystkie ostatnie walki McCalla, jak patrzyłem na pojedynek z Okłędo, to mniej więcej mógł wyglądać tak, jak będzie być może wyglądała twoja walka z McCallem. Nie wiem, tak naprawdę powiem szczerze, że oglądałem tylko jedną walkę z Pianetą. Teraz będę się koncentrował, po prostu nie chciałem sobie gdzieś tam zakrzątać, chciałem się skoncentrować tylko i wyłącznie na robocie, którą robiłem, na wytrzymałości głównie. Teraz, gdy będę się ustawiał taktycznie pod niego i będę robił sparingi, to będę też oglądał jego walki i to wszystko tak z dnia na dzień będzie nabierało tak jakby takich obrotów i z takich, jeżeli chodzi o oko, o sparing i też po prostu będę oglądał jego i tak z dnia na dzień będzie coraz więcej, no. A mam taki swój sposób. A nie pomyślałeś sobie, jak pojawiły się informacje o tym, że on nie dostaje amerykańskiej licencji, że jest gdzieś tam zawieszony, że znowu ma być duża walka i znowu być może nic z tego nie wyjdzie? No na pewno trochę się zmartwiłem, tak, ale zaraz tutaj dostałem od Tomka telefon, że to na razie, tylko na razie takie plotki, nic konkretnego, były jakieś tam pisma, ale te pisma zostały wysłane bez żadnych podstaw, także jakieś tam bezpodstawne oskarżenia, tak żeby tylko i wyłącznie, ale to nie nam tymi pismami oni chcieli zaszkodzić, tylko po prostu dla niego. On chyba komuś tam podpadł w Ameryce i dlatego chcą mu przeszkodzić. No, mam nadzieję, że u niego ze zdrowiem jest wszystko okej. No. Siedzi ci w głowie gdzieś to, żeby wygrać tę walkę przed czasem, żeby takim mocnym akcentem pokazać, że Krzysztof Zimnoch uderza do tej czołówki polskiej wagi ciężkiej? Nie, po co mi, nie wiem, myśleć i się nastawiać na nokaut, bo wiadomo, że ten, kto się nastawia na nokaut, to bardzo często źle się kończy, nie? Także nie nastawiam się na jakimś tam nokaut, po prostu nastawiam się na dobry boks. Jeżeli wyjdzie coś, to bardzo chętnie.